Siemano kolano, dzień dobry Państwu, witam Was gorąco, Nojanu z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek z przygód Rudego Krasnala w Warhammerze trzecim. Boże, nie wiem czy mam też, ale dziwnie mi się skojarzyła ta... no ten hełm Malakaja, szczególnie te skrzydła, tak coś kurde mi tutaj zajechało, nie wiem czy Wam podobnie. Przy okazji zobaczymy jaki ma zarąbisty stateczek nasz, wspaniały Malakaj, cudowny, bardzo cudowny. No i kończymy turę, zdałem sobie też sprawę, że jesteśmy drugą siłą w grze, tak a propos, dosyć szybko awansowaliśmy, a pierwszy prawdopodobnie jest Kataj albo jakieś elfy. Nie wiem, kto może być pierwszy. To jest losowe. Gringor raczej nie. Ta frakcja już jest słabsza. Kiedyś była silna. Tak czy siak, kończymy turę i zmierzamy do następnej. Zapraszam na dzień dobry na przepotężny Instant Gaming. Jak ktoś szuka zacnych gierek, no to lepiej trafić oczywiście nie może. I co? Dzisiaj no na pewno jedna armia na północy dokończy dzieła i Norskę wybije stamtąd, umocni tamtejszy port. Będę chciał zrobić wszędzie garnizony, żeby... no, elfy, które na pewno na sporo się napadną, nie miały łatwiej przeprawy i przegrywały tam, żeby nie musić tam trzymać elitarnej armii do obrony, tylko takie zwykłe, najprostsze, bo sam garnizon też jestem świadom, że nie wystarczy, ale no, ważne by to się tam utrzymało. Po drodze dorwiemy i pewnie będzie bitwa z panem Azazelem. Za Azazela będzie też jakiś bonus. Spodziewam się też Festusa, że ten nam wyjdzie naprzeciw, bo jednak jest po drugiej stronie zatoki. No właśnie, ale on to w sumie jest raczej zajęty walką z Krasnalami. Nie wiem, jakie Nurgle ma podejście do zimnych krain. Czy on to dobrze znosi? Czy dla niego to nie są tereny obramowane no, czerwonym kolorem? To znaczy, że nie może tam nic robić? Nie wiem. Przy okazji, nie wiem czy wiecie, ale generalnie... O, to już Norska nas napadła. Nie wiem, czy to Krasnale, czy Kislev ma teraz na tym terenie teren... Znaczy, ma teraz cały ten półwysep na zielono pokolorowany, że jest to dla niego klimat odpowiedni, wobec czego o wiele łatwiej się podbija Norskę. Wcześniej tak nie było, no i to teraz niedawno wprowadzili, a więc ciekawie, bardzo ciekawie. Dobra, w ogóle możemy... Tu jestem w stanie się dropnąć? Jestem w stanie, tylko mi zależy bardziej, żeby od tamtej strony się udać. To czekaj. A dobra, no idziemy, no, zregeneruje się... Myślę, że nie będą to duże straty na pewno. Okej, okay, no to kolego serdeczny, ruszasz teraz szybciutko na północ. Tak, masz teraz, widzisz tam lepsze możliwości dojścia o tam. Tutaj nam wjechał jeden oponent, to musimy od razu się na niego przygotować i zwerbować sobie dużo oddziałów, takich zwykłych krasnali najprostszych, żeby mieć jakąś tam fajną defensywę. Powiedz, to była za bitwa? Czekaj, to była bitwa z dylemat krasnoludcy uchodźcy. Dylemat. Czekaj, to jest ten dylemat, dobra. W sensie, krasnale chaosu były gdzie? Są tutaj. I stąd 5 bitew. Nie, bo tu pamiętam, że coś było, kurczę. Właśnie, jest, dobra, to jest to. No to na pewno sobie to stoczymy, ale już osobiście Malakajem bardzo bym chciał. Nie nikim innym. Malakaj się spisze do tego najlepiej, jak tylko potrafi. Dyplomacja, coś tu nowego się pojawiło? Możemy handlować z Marienburgiem, który w ogóle ma 5 osad. Co jest kurde, Marienburg jakiś silny. The fuck? No okej, okay, no mnie tam cieszy. Już siła 12. Jedna osada padła i zobaczcie jak spadliśmy. Drastycznie, bardzo drastycznie. Dobra, przy okazji, czy chcę ulepszyć obozowisko Sarlów? A chyba chcę. Tak, chcę. Zdecydowanie jest to dobry pomysł. A to w ogóle za ile tur dotrzemy? No 2-3 tury. Nie wiem, czy my szybciej w kurczę. Może będziemy się przemieszczali tymi tunelami, bo też w tym trybie nie ponosimy na szczęście strat od wyczerpania. W ogóle zobaczyłem, kurde, statystyki kompa, no i procent tak 65-66 stopni. Grafika podchodzi pod 80, ale kiedy tylko się zbliża do tych 80, no to wiatraki wchodzą na pełną moc i są bardzo głośne, przez co zbijają temperaturę, no i raczej nie pojawia się ta ósemka z przodu. I to może być czasem słyszalne, mam nadzieję, że nie, ale nie potrafię tego ograniczyć i nie rozumiem dlaczego jak gramy Elspeth, gdzie mamy więcej już terenów odkrytych i tam się dzieje więcej, to naprawdę nie ma takich problemów. Podobnie jak grą Konstantynem, też mi się wydaje, że się grzali. Chyba ten region jest gorzej zoptymalizowany i tyle. Nie wiem pojęcia dlaczego, ale no Warhammer 3 wam powiem w porównaniu do dwójki, no uważam, że jest tragiczny, jeśli chodzi o optymalizację, bo może i chodzi płynnie, tak? Może i nie ma z tym problemu, ale za bardzo absorbuje komponenty komputera. Za bardzo, no bo mi na przykład na tyle zużywa kartę graficzną, że nie starcza czasem mocy na streaming, no i się ścina OBS, trzeba go zresetować i tyle. A gra chodzi płynnie, nie ma żadnych lagów w grze. Tylko
jakby dało się jakoś to bardziej ograniczyć. Wiadomo, że można zrobić to poprzez FPS, ale nawet ograniczyłem raz do 40 i dalej ten lag był. No więc no, to jest dosyć ciężka sprawa. Dobra, teraz tak, ustaw się kolego tutaj. No i wie, że krak sobie napadniemy w turze już następnej. No i tutaj kolega idzie mi od tej strony. Ach ty kurde, łajzo jedna. Tyła, chudro, nieszczęsna. Ja ci dam, kolego, ja ci dam. Już lecę na ciebie. Nie wiem, czy ta armia wystarczy, żeby go dorwać. Liczę, że tak, zobaczymy. A to w ogóle też obawiam się tego pana Balakora, bo może chcieć nas zatkować niebawem. Dobra, cel to wężowy pomost, na pewno mistrzu inżynierze. Awansowałeś, zatem otrzymasz sobie ode mnie... Co by ci dało to sokole oko? Czy to boostuje jednostki, czy boostuje jedynie ciebie? To boostuje jedynie ciebie. A to? Tak samo, tylko że no, inaczej, inne jednostki. No to dawaj na pewno prędkość dla oddziałów dystansowych. Dobra, Lord w garnizonie się ruszył, Oldor Ognioręki. Tak, 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 wiem. Tu w ogóle nikogo nie ma, ale tu się niedaleko kręcił Skaven, ale jeszcze ich nie ma. Skaveni, nie Skaveny. Skaveny, kurde, tak to brzmi. Dobra, nadwyżki jest tyle. To co? No, gdzieś w ogóle polazł pan Azazel, na pewno gdzieś jest. Ja bym chciał w ogóle go dorwać osobiście. Mam nadzieję, że będzie taka sposobność, żeby z nim zawalczyć. Jaką masz siłę, kolego? To będziemy mogli to sprawdzić. Masz siłę 87, czyli raczej armii nie masz. Oj, to nie wiem, czy nie poczekam na to, aż on się zespałni. No bo serio, szkoda perku za niego. Szkoda byłoby, żeby to przepadło. No, wielka szkoda. Dobra, 530 punktów. Co nowego chcemy sobie kupić? Co nowego? Szkoda, że nie mogę skupić kilku sztuk tej runy. To jest smutne bardzo. Uważam, że powinno to być jak najbardziej możliwe. No i to jest, uważam, że dobre w walce w blobie. A więc weźmy sobie to i mogę dać to Felixowi, który jak dla mnie jest dobrym tankiem. I w tej roli sprawuje się idealnie, bo też się ładnie leczy. No to panie Feliksie, panie kolego serdeczny, gdzie pan jest? Gdzie pan jest? Mogę ci w ogóle zmniejszyć też spaczenie takie, o. No i ta runa... Czekaj, to jest obrażenie bez... A ty nie jesteś krasnoludy, to nie mogę ci dać, zapomniałem! Zapomniałem! Dobra, ale za to to jest klątwa bierna. I bardzo mocna. Działa... A tylko na powietrzne jednostki. To bieda. No to skoro tak, to damy sobie tobie to, przyjacielu. Serdeczny. I czy coś się nowego tutaj trafiło do skraftowania? Nie do końca, bo tych dwóch nie chcę łączyć, przez to, że mamy jeden, który daje magiczną ochronę. Bardzo ten bonus szanuję, jest dla mnie praktycznie najlepszy w grze, bo to daje odporność na obrażenia, nieważne jakie, czy to strzały, magie, miecze, na wszystko, dlatego trzeba dużo, dużo tego mieć, jak najwięcej najlepiej. Dobra. To w takim razie turę kończymy. Malakoj, będziesz miał fajną bitwę. No, oby się do tego czasu zespałnił pan Azazel. On też jest takim lordem, który... Oho, Daniel, wojna. Wojna z Danielem. Dobra, no to było pewne. Na szczęście już moja armia zmiera blisko na północy. W dobrym momencie wróciliśmy. W dobrym momencie udało nam się... O, tu jest! Fajnie. To najpierw go pokonamy. Raczej on nie ucieknie. A potem ruszymy na wieżę Krak, którą to planuję już wziąć na automacie. Tak uczynimy. Tak uczynimy, drodzy państwo. Łyknę sobie przy okazji wody. Też was informuję, że nie będzie streamów od środy włącznie do niedzieli, nie wiem czy włącznie, bo jadę do Koszalina. No i to jest powód. Miałem jechać w piątek dopiero, więc jeszcze byłby w środę i czwartek stream. No ale tak wyszło, że jednak jadę nieco wcześniej. Nordlandzik. No siemano panowie. Siemano. Cool. Cool. Bastian, zguba rycerzy, dużo ich napływa. Widziałem w ogóle, że Ragnar zaczął kampanię w Warhammerze. A Karlem Franzem. Ciekawe, że akurat nie ma nie jakąś frakcją z DLC, bo w sumie LSP mu się na pewno spodobała. Ale no, Karl Franz to jest taki lord, że no nie mi się zawsze dobrze gra, tak? To jest zawsze zarąbisty lord. Dobra, no to co kolego, panie Zuzelu, myślę, że krótka piłencja. Pizgamy się, nie ma co, uciekasz. A ty łajzo jedna. I ucieka blisko, nie, złapie go chyba. No kurwica jasna, panowie. No jak go nie złapie? Motyla noga! A niech to dunder świśnie. No niedobrze, niedobrze. Dobra, tu się ty ustawiasz. Dam ci w ogóle później jakieś jednostki, ale na razie zrobię sobie trochę tych panów górali, górników. I czy ty dojdziesz tak normalnie? Nie dojdziesz. No to musimy się ustawić o tak. I będziesz miał zaraz bitwę. Dosyć fajną. Najpewniej. Tu możemy sobie zwerbować oddziały. Powiedzmy, że mścicieli jest jeden oddział i drugi oddział mścicieli. Finansowo troszeczkę nam się kurczą powolutku zasoby, trzeba no, ostrożnie już z tym zacząć postępować. To w ogóle może wyburzyć, bo jest to nam na razie niepotrzebne. Lecimy pod obecnie kasę. Rozwój poczeka, bardziej zależy nam na ten moment na pieniążkach. Dobra, pakt agresji z Marienburgiem. Możemy, czemu nie? Możemy sojusz wojskowy zrobić z kilkoma fajnymi frakcjami. Dostęp też, może ten dostęp sprzedamy w sumie. Ile byś mi zapłacił za to? Dasz mi 1300. To nie tak...
Dużo wcale, a Karl Franz może być bogatszy. Daj mi 2000. Dobra, Karl Franz. Bierzemy z tego deala. No i za nowe pieniążki, jakie nam wpadły, lecimy w jakiś fajny upgrade. To jest fajny upgrade. O, tak, tak, dobra, ulepszamy. Ulepszamy, w ogóle mamy bardzo mało uraz ogarniętych. Mamy łącznie 8000. Ty, a jak to się odnosi do tego? Ile mają inni lordowie? Mogę zobaczyć? Na przykład on ma 6000 i to ładniej mi idzie. Ulgrimowi idzie słabo bardzo. Thorgrim jest bardzo mocny, bo ma 11 koła. No, no to tak wam powiem, że... Ciekawie, ciekawie. Spora różnorodność, bardzo spora. Ma w ogóle to jest drugi poziom, no to dużo walczy. Okej, okay, urazy. Czy coś tutaj jesteśmy w ogóle bliscy do czegoś? Tu niestety nie. Tutaj no, Ikita raczej nikt nie pokona, a ja mam daleko do niego. Wieża Krak. O, to zaraz to zrobimy. Dobra, no to akurat legendarna uraza będzie wykończona, będzie zrobiona za sekundkę. Mogę pokaż mi twierdze srebra, one są tutaj. No to tura kolejna albo za dwie i będzie nice. Wszystko już zrobiłem? Sprawdźmy sobie dokładnie, żeby się, żeby o niczym nie zapomnieć. Tak jest, wszystko zrobiłem. Przy okazji jak pokonam Archona i Karsanek Hossu, to dostanę, a no klasyczny limit bohaterów, to jest częsta nagroda. A nasze wytyczne długie to jest 7 bitew, plus zniszczenie jeszcze Karsanek Hossu i pana Grimgora, co jest takim naszym celem, chociaż dla mnie najważniejszym celem na ten moment, bo to i tak, wiecie, będzie zwycięstwo nie na zasadzie cutscenki i tego ładnego dużego ekranu, tylko po prostu będzie to odhaczony taki, będzie ptaszek. Moim celem jest zrealizowanie przygód Malakaja, żeby wszystkie 7 bitew stoczyć. I do tego dążymy, zgodnie z planem. Siemano, to jest Daniel. Witamy pana Daniela. To w ogóle jaki kurde jędzro paskudny, taki tasiemiec wygląda. Co mu z buzi wychodzi. No spierdalaj! Kurde, i mam dylemat teraz. Czy się cofnąć, czy się nie cofnąć? Czy ja za to dostanę bonus? No bo zagrajmy to. Wspólna bitwa. Okej. Okay. Nie jest to częste zjawisko. Dziwne, że Azazel nie ucieka i bo korciło mnie odmówić pomocy, bo wtedy możliwe, że by wygrał Azazel, bo jednak armia Konstantyna nie była zbyt mocna, ale no nie było to pewne na pewno, nie było to pewne. No to zobaczymy, no bo chyba armia ze wsparcia powinna mieć taki bonus. W ogóle my teraz się wynurzymy jako posiłki i od pleców ich zajdziemy, ale to będzie dziwnie wyglądało. O, to użyjemy tego na pewno na Azazela, bo on będzie leciał. Możliwe, że nas zraszuje. To jest taki lord agresywny, często jak z nim bitwy toczyłem, no to lubi on raszować, dzięki czemu nie ma problemu z wystrzelaniem go całkowicie. Dobra, no to zaczynałem bitwę. Pierwszy raz taką bitwę, naprawdę. Po raz pierwszy w grze chyba. Że zachodzę jako wsparcie i mnie to w ogóle jeszcze nie ma, a jest jakiś inny ziomo. No to co? Minuta 14, musimy poczekać, możemy obecnie poglądać, co tu się dzieje. No i masz kolego Manticore, nie Manticore, bo to jest przez Y, Manticora, chociaż Manticora brzmi lepiej. I jest też pan Azazel, w ogóle ma taki węż na ogonie. Ej, fajne. No generalnie gość jest mocny. Jakie masz odporności? Troszkę fizycznej, no i w sumie tyle. Magiczne mistrzostwo, co to w ogóle daje? Ta jednostka, jakie i biegła jest jednostka wrzucenia zaklęć, czyli z zarąbistym czarodziejem. Zaś Konstantyn, no jest twardym chłopem, no ale myślę, że jeden na jeden, kto by wygrał, mogę to jakoś porównać? No nie no, by wygrał zdecydowanie, bez problemu. I Konstantyn atakuje. Dobra, to troszkę to przyspieszmy, żeby już się dostać na mapę. Ale tak powolutku się ustawiałem, powolutku. Nie śpieszą się. Powoli, bardzo powoli. Dobra. No to dzień dobry, nasza ekipa niech się już dobrze posortuje, zróbmy coś takiego, żeby najpierw byli krasnale, oczywiście to jest najważniejsza u nas, prawda, rasa. No i poleciał na mnie, jaka w ogóle, jakie chamstwo, odpuścił temu dziadowi, a na mnie poleciał. Nieźle, nieźle. Dobra, helikoptery mogą tam polecieć, a wy trochę bliżej, wy do przodu, no i on idzie na Konstantyna. No dobra. No to co? Najlepszy jest obecnie Gotrek. Ma na to obrażenia 725, ja pieprzy, i 120 ataków w zwarciu. Zresztą będzie kurde kasował wszystko. Dobra, ty też tam możesz iść dalej. Mhm. No i co w ogóle? A może pozwolimy im tak właśnie zawalczyć? Ja będę oglądał, będę biernym, będę zdrajcą, zdradzę go. Dobra, to w ogóle jest niebezpiecznie. To weźmy wylądujmy, bo nie chcę się z nim bić na... w locie. Wolę tam wysłać moich koksów totalnych. No i dobra, idzie, idzie. No to wiesz co? Gotrek, ty masz misję, żeby go zarąbać. To jest twój quest. Dobra? Dobra. Dawaj, użyj tu spela. Następnie was jeszcze mamy. To też jakbyście mogli ruszyć na Azazela. I Ulrika została zaatakowana. Oj, niedobrze. To Ulriczko, uciekaj. Wy na Azazela już proszę. Toporki przygotujcie. Dawaj, 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 rzucaj, bo gość jest papierowy. Jak to poleci, jak już machinę odpalimy, no to będzie rzęś, będzie rzęś. Dobra, tobie w ogóle damy wszelkie bonusy i z tym masz... No kurde, no, ładne masz statystyki, lecą toporki. Lecą, 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 Manticore też mamy, damy się zarąb póki lata.
A ty, kolego, serdecznie stój na razie w miejscu. Przyjacielu, zaś walcz z nim. Dobra. Ten kolo leci sobie też tam. Helikoptery mogą zacząć znowu lecieć. Niech lecą, niech lecą. Donatki Slanesha. No i pana zasoby powolutku pada. No, widzę, że go Gotrek sklepie ładnie. Ale tutaj chaos, no tak wyrównanie, raczej odpiera atak. No to zabójcy, panowie, pomóżcie naszym przyjaciołom. Pomóżcie, nie ma co. Oho, mnie zbiczował, kurde, chamiak. No i co, zasoby już pada. Zaraz tam sterowca zrespawnimy. To będzie nice. Wy się w ogóle troszkę przestawcie, bo za bardzo raszujecie, mam wrażenie. A to helikoptery i pan sterowiec niech będzie tu, bo to jest duży bardzo blob. Od razu rzucimy na pewno w nich tą rakietę, no i będzie bombard. Ale wydaje mi się, że bez mojej pomocy on by to przerżnął. Poważnie. No idealnie, zobacz, zobacz. I teraz tu w miejscu. Ja pizgam i ten bombard. Rzuć włócznie tutaj, zaraz poleci kolejna bomba. Kolejnego Little Boya zrzucimy na oponentów. No, harpun poleciał. Ale się tam leciutko, kolego, możesz w sumie na nich polecieć. Dobra, a bombowce, ustawcie się tak i walcie w jakieś tam dowolne cele. Dobrze, wy tutaj, no już możecie postarać się zarąbać tego kolesia. Nasi superkomandosi lecą do przodu i obrywała, o Jezu, Ulrika, ją tak pobił Azazel? Ty chyba tak. No to wy, komandosi, idziecie na trolle chaosu i na tamtej kości. No i tu już jest ostrzał. Obydkowy bonus, bo jak nie dostanę bonusu, no to się wścieknę na tego dziada nieszczęsnego. Naprawdę, no musi być ten bonus. Dawaj, zakończ bitwę. Pewne zwycięstwo, pewniaczek, no jański, meksykański. Ładnie, 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 ładnie. Doskonale. Wspaniale wręcz, mogę powiedzieć. Ale się kurde cieszy, no kolego. Tak się cieszyłeś, jak widziałeś Gotreka? Chyba nie, chyba nie. No i sporo zabili oni, mimo to, że w ogóle ich nimi nie sterowało. Oni sami sobie cel znaleźli, a i tak ubili 50, jak na skalę tego wszystkiego. To jest kurde rewelacyjny wynik. Super są ci kolesie. Jestem tak zadowolony z tych naszych nowych zabójców. No, coś świetnego. Dobra, dawaj tak, kolego. Dawaj, powiedzmy, że złoto. Mhm, no i... I coś wpadło. Jest! Dobra. Siła broni dla lordów i wcielonych bohaterów. Super, pod Gotreka i Felixa. Nice, bardzo dobre. Jakiś tam item wpadł. Dobrze, że mi w ogóle odpuścili wieżę krak, bo teraz ja mam full HP. To na spokojnie tę wieżę zdobędziemy na automacie, bo nie będę tego szturmował samym Gotrekiem i Felixem. I pewnie naszą Ulriką będę wygrał dzięki magii. Ale no, wolę tutaj odpuścić. A, tu rywalizacja. Archaon kontra Daniel. Kto to zdobędzie? Nie wiem, nie wiem. Ale rywalizacja zapowiada się być całkiem potężna. Wargu. Gdzie idziesz, panie Wargu? No to kurde idziesz, tak? O, panie Wargu. Panie Wargu, wiedzę, że się zemszczę. O, to jest pan Warg i to jest... nie przechwycenie? Nie, atakujesz mnie. Czekaj, to jest ta armia na północno-zachodzie. Dobra, od razu garnizon zarąbiemy. No to nice, no to mamy osadę z Afriko. W niej się ładnie wyleczymy z pewnością. Super, za jest bonus, bardzo ładny. To dawaj, od razu to przejmuj. Cyk, 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 cyk. Straty zerowe. Okupacja klasyczna. Jakiś samolot już za oknem leci. To jest całkiem klimatyczne, wiecie, że lecą te samoloty. Serio, jakoś mi to nie przeszkadza. Mieszkałem całe życie obok torów i... Zawsze akurat obok mojego domu był pociąg... No, trąbił i było to tak głośne, że jak ktoś był, no nie wiem, nieznajomy, ktoś, kto nie zna sprawy, na przykład na ogrodzie, no to dosłownie mógł się wystraszyć to przepotężnie, bo to było tak głośne. A jeszcze miałem okno od tej strony, że no, wiecie, jak robiłem streamy kiedyś, no to było słychać, prawda? I to było bardzo nieprzyjemne. Oj, bardzo, 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 bardzo nieprzyjemne. Możemy ci w ogóle iść teraz pod fajne benefity. Weźmy to, bo to też daje, zobaczcie, obronę, zwłaszcza podczas obrony. O, no to defensywa jest dobra. Super. Świetnie. To jest ogólnie fajna bierna umiejętność dla gigantów, 15%. Kolejny bonus. No nie mogę. I to kiedyś testowałem. To jest spell ciekawy, ale chyba na razie nie chcę. Ci zabójcy w tamtej armii... Jakie wy macie teraz staty? Pokaż mi to. Oni mają... No ja pizgam. 75 sił broni. Chryste panie. Niepojęte, niepojęte. W ogóle mały garnizon w mieście, bardzo mały. Okupacja i uraza wykonana. Tak jest. Pokaż mi to. Przybył konwój, frakcja zniszczona. Dwie frakcje zniszczone. Wrogowie zabici w boju. Korona Nemesis. Testowałem ją, znaczy miałem już okazję ją zdobyć. Nie jest taka mocna. Daje debuffy do relacji ze wszystkimi, ale za to boostuje relacje z Imperium o 30. A z kolei z innymi gościami o 20 punktów je obniża. No więc... Zależy, zależy. I tak z Imperium jest łatwo mieć, grając z Imperium łatwo jest mieć dobre relacje z innymi dobrymi frakcjami, a więc w teorii nie jest to problematyczne. No i te urazy, czy one nam się zaliczą tutaj?
Pomszczone, a to są rozliczone. To chyba nie. Niestety. Ale czas odnowienia po podróży pod ciemną drogą. Dalej nie wiem, jak to działa do końca. Będziemy musieli to zaraz odkryć na pewno. To co, panie Malakaju, masz teraz 4 punkty. Poleciałbym ci, nie ukrywam, pod. No chyba pod to, żeby mieć teraz ten zasięg ruchu. Weź sobie go na pewno. Ty masz poziom 15, legendarny zabójca. Bierna umiejętność stakuje się. Czyli taki berserker, ale nie od poniesionych strat przez niego, tylko od ilości zarąbanych oponentów. Nice. Dobra, oni załatwieni, na północy sprawa załatwiona. Nie ruszył się lord tutaj. No i ty, lordzie, teraz tak, ja cię wysyłam na granicę. Zwerbuj sobie na pewno kolejnych ziomali, coś takiego. Następnie mamy tego przyjaciela. I no ty musisz też sobie na pewno zaraz skować troszkę żołnierzy. Oj tak, koniecznie. Nasza stolica jest w ogóle zagrożona. No, a jest tu garnizon jakiś fajny? Nie ma, to czekajcie, ja w takim razie lecę pod stolicę. Oni tam praktycznie nie dojdą, a więc możemy... Możemy nawet wejść, nie bym chciał wejść tak bezpiecznie, tu się ustawić i wzdłuż kolejny tam się wbijam. Dobra? To tak, trochę może frontline, bo dystans jest już mocny. To są tutaj takie inne torpedy, fajny zasięg mają, ale one inaczej biją. Zrób mi dwóch takich ziomali klasycznych. Mamy edykt do rozdania, no to dawaj kontrolę na bank, 300 złota. Jak się ma dyplomacja? Ma się w porządku, no pan Warg by chciał rozejm, ale my w pana Wargę już się właśnie wbijamy tam od góry. A tu jest pan Sigwald, tak? Sigwald? Tak, książę Sigwald, wspaniały. Ach, mój przydomek, kurde, Nojanus, wspaniały. Odebrał mi na Discordzie, ja jestem znany jako Nojan, wspaniały, więc... Niedobrze, masz kolego copyright, masz prawo autorskie, żeby to używać? Co? Nie masz! Hamie nieszczęsny, nie masz! Motyla noga. Dobra, czy ja tu w ogóle przejdę? Nie wiem, jak tam się dostaniemy na wschód. No, ze 3-4 tury potrzebuję, minimum. Możemy w międzyczasie troszkę osad utracić, ale na pewno je potem odbijemy. To na 1000000%. Jeszcze chyba nagram ci jeden odcinek, jest już dosyć późno, co prawda, bo jest 23.32, ale nie wiem, jak to będzie jutro z czasem, a muszę się wyrobić właśnie na ten tydzień, żeby nagrać filmy. No i na pewno nie mam czasu we wtorek, a jutro będzie stream, jutro też muszę oddać mój kostium z Manor Lorda, szlachcica, na że kończę zajęcie o 15, a stream będzie o 18, tam muszę się dostać z godziny, pewnie stracę, będę się jeszcze musiał zjeść, może posprzątam. No, mogłoby to być dosyć ciężkie się wyrobić, a po streamie najczęściej nie mam już ochoty na nagrywanie, więc ja z reguły jak nagrywam, to przed streamem. Czasem po streamie też, ale wolę przed i już mieć to tak jakby z głowy, powiedzmy. Dobra, no i ty kolego robisz tutaj desancik. No ja bronię stolicę najpierw, to jest dla mnie najważniejsze. No a ty idziesz tutaj do osady. W ogóle 2000 mamy za niego punktów. Gościu, 2000 takiego fiutka. Czaisz? Ej, stasz niedużo. Dobra, a w ogóle, czy coś mi to zmienia? Zmienia, to możemy zrobić taki myk. Tobą, wiecie co? To ja teraz zagram troszeczkę chamsko. Idę sobie... Ja wiem, gdzieś może w trybie marszu, o tędy, na monolit ciała, Malakaj dorobię ciebie, no i zarąbiście. I zarąbiście, zemścimy się brutalnie. Aj, do monolitu nie dojdę, niefortunnie. Bardzo niefortunnie, to idźmy sobie tak, o, ostrożnie. Tylko, żeby być na moim terenie, by była regeneracja. No i zdobądź koronę wszechwybrańców, to jest za misja. Pokonaj Archona, ale taka nagroda słabiutka? Co? Taka nagroda biedna? Ludzie, toż to skam potężny. No i stoi się zagrożona, nie no, wbijamy do środka. Te port odpuścimy. Nie mogę sobie pozwolić na to, że coś się stanie teraz złego ze stolicą. No, to jest akurat zdanie niedopuszczalne. Dobra, w ogóle jest jakaś bitwa możliwa? To jeszcze nie. O, w ogóle o tym cały czas zapominam. Kurde, to jest ważne, żeby to klikać cały czas, prawda? To czekaj. Czekaj. Czy mogę jakąś budowę anulować? Dobra, anulujmy gospodarkę. No, nieważne, już musimy to anulować. I daj mi na pewno... Poczekaj. Po kolei, tu są wampiry, to są elfy. No, bliżej będzie raczej z elfami, bo tam, wiecie, drycha. Dobra, daj mi elfy na razie, okej? No i spoko, dostanę też działo ogniowe. Niech będzie, na początku frakcje leśne elfy. Okej, pewnie będą się armii spełniły. Trzeba już te wszystkie przygody zrobić, żeby po drodze się te pomniejsze questy wykonywały automatycznie. O, ale 2000, ej, to nam, kurczę, dużo da. No, to nam serio dużo da. Za Archona jest 500. Nawet wiecie, czasem dobrze jest przegrać, bo gdybyśmy ciągle wygrywali, to by mi się te urazy nie stakowały. A tak, kiedy przegrywamy, no to potem dostajemy tego naprawdę dużo. Naprawdę te ilości są potem wielce satysfakcjonujące. Oho, i idziesz, kolego. O kurde. Dobra, no to zdążyłem. Może ci teraz wyjdę naprzeciw i cię dojadę. Oby. No, bo tamten kolejny będzie chciał pewnie ruszyć w turze następnej z odsieczą. Dlatego trzeba się śpieszyć, a nie mogę oddać coś stolicy. No nie mogę. Tam jest zbyt ważne centrum werbunkowe, jest to po prostu
Niedopuszczalne. Kolejny samolot. Kurczę, może tamten lądował, a ten akurat wylatuje? Chyba tak dwa w takim krótkim momencie? Nie wiem, ile jest pasów w Poznaniu na lotnisku. Ale no, z reguły nie latają tak w krótkim odstępie czasowym. Często serio dużo się na to czeka. To nie jest lotnisko w Stambule, że dosłownie non-stop kurde one lecą. No, bo powiem, że w Stambule to nowe lotnisko po stronie europejskiej i hopi z gawica. Tam idąc po lotnisku się można zmęczyć. Serio, po lotnisku. Jak byłem w Grecji na Korfu, a tam w Kerkyrze, stolica, to tamto lotnisko tam w ogóle, no nie wiem, no wchodzisz i już jesteś dosłownie. Tam jest takie malutkie, jest takie mini, ale w Stambule? Człowieku, jeszcze jest Sabiha Gökçe, to starsze po stronie azjatyckiej. Natomiast no to nowe lotnisko, no jest zarąbiste, a co ciekawe metro prowadzi bezpośrednio lotnisko, że wysiadasz z metra i jedziesz po prostu windą do góry, no i masz esse. Masz esse, no i jest fajnie, tak? A dobra, w tym trybie, kolego, no musisz zdobyć teraz ołtarz pomiotów, bierz go, zajmuj go, dobra, odbite elegancko. No i Malakaju, ma u ciebie awans kto? Twoich trzech podopiecznych przyjaciół. Dobra, odpowiedź na ogień armii bohatera. Dobre. Odpowiedź na magię armii bohatera. Jeszcze lepsze. I ofiary, no to jest takie sobie, na psychologię. To też wszystkie. Wiecie co? Zasięg. Ja teraz będę przemierzał duże odległości. Chcę mieć jak najwięcej zasięgu. Dawaj teraz na pewno nieuchronne ostrza, potem zabójczy szturm. Tutaj ta sama sytuacja. No i ty, kolego, do tego monolitu w ogóle dojdziesz w turę? No za bardzo nie dojdziesz, no niestety. No to idź sobie tak ostrożnie w takim trybie, a tura kolejna będzie dla ciebie zbawieniem. A możesz jeszcze dalej się ustawić. O, tu użyć polas, o kurde. Myślałem, że poszedł w drugą stronę. No, to niedobrze, niedobrze. No nic, bierzemy ten monolit Katamu, obsydian w środku się znajduje. Okupujmy go. Cieszy mnie w ogóle, że w tej grze nie ma tej cholernej korupcji. No tak nie cierpię tej mechaniki w jakimś romie drugim czy atyli. No nie da się z tym walczyć. Niektóre mody dają budynki do korupcji, to jest spoko. Ale no kurde, on powiem, że no. No głupie to jest. No rozwijacie swoje państwo i po prostu tracicie kasy za kolejne zdobyte osady, bo korupcja wam zżera, która jest losowa i do niczego się to nie odnosi. No, bez sensu całkowicie. Całkowicie bez sensu. Dobra, poziom wrobionych lordów plus 3. No dobre, no bo powiem, że kurde, przekonuje mnie to. Idę w to. Jedna tura, bo wydamy na to punkty. Akurat stać mnie na to idealnie. Dawaj! Normalnie, gościu, normalnie. Malakaju, i teraz co tu chcemy zrobić? Bo to jest przypał. On może mnie napaść i może mnie tutaj uszkodzić mocno. Weźmy sobie jedno dzieło ogniowe przynajmniej. A tobie, kolego, no jesteś atakowany, co nie? I na szczęście wygrasz. Dobra, i wygrasz niby drobne zwycięstwo, ale na spokojnie. To w ogóle był Daniel? Nie, tam jest Daniel, z tyłu. Spoko, no to daj mi te dwa działa, żeby ta armia była taka naprawdę mocna artyleryjsko. A daj mi też tego przyjaciela. No i ogólnie finansowo jest tragedia, ale zaraz się powinniśmy utrzymać. Przy okazji awansowałeś i Lord ma bonusy. O, Lord ma fajne bonusy, już mi się podoba pan Lord, naprawdę. Dobra, w ogóle itemy, zobaczmy, coś jest to nowego do skraftowania? Mało tego nam dropi, trochę za mało, nie jestem z tego zbytnio zadowolony. Tutaj mamy to oczywiście, mistrz browarnictwa, możemy jednego się pozbyć. Bednarza pozostawię. Nie będziemy go w ogóle dotykali. Handel niemożliwy. Lordu wszystkich ruszyłem. A nie! Ciebie nie. A, no ty w sumie zrobiłeś już swoje. No dobra, no to trzymam się w zasadzie, żeby mieć granicę, zawsze będzie nieco łatwiej. No i teraz w zasadzie chaos ma i Norska mają problem, bo są przez nas otoczeni. No nie mogą gdzie uciec, nie mają już drogi ucieczki. To będzie dojazd, to się w ogóle niepokoją bardzo mocno. Zaraz zdobędziemy obóz wargów i dam sobie edykt pod zadowolenie. No i powinno być dobrze. 4 tury. Bym chciał to w tej turze wypełnić na fulla, więc pokonanie. Gdzie jest ten ziomo? Pokonanie tego zioma byłoby wskazane. 2000 da nam uraz. No to sporo. Da nam 400. No i podchodzi. Rozpoczął oblężenie. Dobrze, że tych żołnierzy zwerbowałem. Dobrze, bo no byłby w innym wypadku problem. Duży problem. Wręcz gigantyczny. Tak zwany arcyproblem. Oho, po drodze zgarnął ten nagrodę. Co jest, widzieliście? Tam tutaj to była ta wysepka. The fuck? Tak może? Ale on był w ruchu ciągle. Dziwne bardzo, chyba że automatycznie się do komputerowi zbiera. Interesujący. I nietypowy bardzo. No i panie Wargu, idziesz ze mną pizgać, tak? No kurde, ja wam powiem, że to mi się nie podoba. Postaram się cofnąć, nie wiem czy ucieknę, ale postaram się. Bo, dobra, uciekłem.
nie czuję tej bitwy. To jest zbyt słaba armia. Raczej wolę się wycofać i chyba ruszymy na niego Malakajem. No, Malakaju, twoim celem jest ten gościu, a ty po prostu pędzisz sobie teraz w trybie marszu. No tam lecisz i tyle. Krótka piła. Dobra, ty stąd teraz to uda się na pewno w kierunku obozu wargów, za które tam dotrzesz idealnie. Mamy jeszcze Iwara krwawego polowania do przechwycenia. W międzyczasie technologia opracowana, poziom wyrobionych lordów plus 3, bardzo ładnie. No i co byśmy chcieli sobie teraz zrobić? Poziom wyrobionych zabójców plus 1. Dobre, bardzo dobre. Edykt zwiększony też fajny, myślę, pod to bym poszedł. Oj, pod to. No, to też mam poziom nadwyżka ludności plus 2 dla nowo przyjętych obozowisk. Obozowisk? W sensie, że osad? The fuck? Dziwne. I wiecie co? No kurde, jest Daniel. Dobra, pykniemy sobie tę bitwę z Danielem ręcznie. Tak, myślę, że to jest fajna opcja. Ale w odcinku kolejnym, a teraz kończę. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka, Discordzika, Twitch streama i Instant Gaming. Trzymajcie się, sayonara. Cześć!